Szanowni Państwo, 26 lutego odbyło się sportowe podsumowanie roku. Wyróżniono 135 zawodniczek, zawodników i trenerów z klubów sportowych naszego miasta. Jak co roku wyróżnieni zostali wytypowani przez kluby, jednak w przyszłości chcielibyśmy, aby także zawodnicy, którzy nie reprezentują żadnych klubów, a odnoszą sukcesy, byli także nagradzani. 27 lutego w sali sportowej Gimnazjum nr 2 odbyła się 12. edycja noworocznego turnieju piłki siatkowej nauczycieli. Imprezę wsparliśmy zakupem trofeów sportowych i nagród rzeczowych, natomiast trzeba wspomnieć o tym, że turniej miał cel charytatywny i wszelki dochód z tego turnieju przeznaczony był dla chorego kolegi nauczyciela WF-u Marka Kuczkowskiego. 2 marca jako przedstawiciel miasta zostałem wybrany na przewodniczącego konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Konwent jest organem doradczym uczelni. Zgodnie ze statutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do jego zadań należy wspieranie uczelni w jej rozwoju. 4 marca na spotkanie, którego celem było powołanie Rady Gospodarczej, przyszło ponad 100 przedsiębiorców. Zainteresowanie współpracą z samorządem było tak duże, że ostatecznie zadecydowaliśmy, że Rada składać się będzie z 35 przedsiębiorców z różnych branż. 12 marca w Legnicy odbyła się konferencja zamykająca pracę w ramach projektu Zintegrowany System Powiązań Miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym. Przedstawiono wyniki projektów i wnioski do zastosowania w przyszłości. 18 marca członkowie Rady Gospodarczej przyjęli regulamin Rady Gospodarczej oraz wybrali prezydium Rady. Przewodniczącym został pan Andrzej Wójcik, prezes firmy NTI Spółka z o.o. Podczas tego spotkania rozmawialiśmy na szereg tematów związanych ze sprawami gospodarczymi w naszym mieście, a także ustaliliśmy harmonogram dalszych spotkań. 5 marca uczestniczyłem w 36. Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Delegaci wybrali nowe władze oraz uchwalili program działania Związku w 7. kadencji. Spotkanie towarzyszyło kongresowi 25-lecia samorządu terytorialnego. Było to pierwsze po wyborach Zgromadzenie Związku Miast Polskich i wybrano także szefa związku. Szefem został prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Od 6 do 8 marca gościłem zaboczną wizytą w naszym mieście partnerskim Langenhagen w Niemczech. Zaproszenie do wizyty zostało złożone w ramach współpracy obu miast przez burmistrza, także nowo wybranego Langenhagen. Podczas wizyty uczestniczyłem w spotkaniach tematycznych poświęconych związkom gospodarki, turystyki i kultury, a także nowoczesnym rozwiązaniom z obszaru samorządu terytorialnego. W spotkaniu, które było zorganizowane w wyniku Święta Miasta, uczestniczyły także inne miasta partnerskie Langenhagen, czyli miasta z Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Bośni i Hercegowiny. 10 marca na skromnej uroczystości wręczyliśmy kilku rodzinom klucze do mieszkania na zrewitalizowanym osiedlu Żarków. W 2 nowych budynkach klucze do mieszkań otrzymało łącznie 58 rodzin. Tym samym ta inwestycja została już zakończona. 11 marca gościłem przedstawicieli Globaler Heimatbundu. Wizyta związana była z organizowaną polsko-niemiecką wystawą o tematyce historycznej. Wystawa będzie prezentowana pod koniec roku w naszym Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Byli mieszkańcy Głogowa żywo zainteresowani są tym, co się w naszym mieście dzieje. Wyrazili także chęć dofinansowania zbiórki publicznej także u siebie w celu rekonstrukcji popiersia Andrasa Gryfiusa, popiersia, które miałoby stanąć nad wejściem do odbudowanego teatru. 13 marca razem z władzami GPK SITA i zastępcą panem Piotrem Poznańskim odbyłem roboczą wizytę w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Była to kolejna już wizyta w celu wspólnego wypracowania polityki, nazwijmy to, śmieciowej naszego obszaru. Chcemy połączyć siły tak, aby optymalizować i koszty, i funkcjonalne działanie i naszego zakładu utylizacji odpadów komunalnych, ale także i instalacji, które funkcjonują w Polkowicach. W marcu wynegocjowaliśmy porozumienie w sprawie remontu ulicy Rudnowskiej. Nie będę przedstawiał teraz tego Państwu, gdyż była podejmowana stosowna uchwała. Będziemy wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei realizować tę inwestycję razem ze wspomnianym chodnikiem. 19 marca uczestniczyłem w konwencie prezydentów, burmistrzów i wójtów Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w Lubinie. Spotkanie poświęcone było tematyce funduszy strukturalnych
oraz infrastrukturze drogowej i kolejowej. 19 marca spotkałem się także z dyrektorami PKP, panem Muzyką i Szulcem, my razem z wójtem gminy wiejskiej Głogów, panią Janą Gniewosz i wójtem gminy Kotle, Łukaszem Chorwatowskim, porozmawiać o realizacji pomysłu wykorzystania nieczynnych torowisk na ścieżki rowerowe. Na początku kwietnia będzie rewizyta, dyrektorzy przyjadą do Głogowa, tu będziemy na miejscu rozmawiać o tym pomyśle. 20 marca uczestniczyłem w 22. posiedzeniu Rady Fundacji Polska Miedź. W tym roku projekty realizowane przez fundację będą w ramach kilku wyznaczonych obszarów: sport i rekreacja, zdrowie i bezpieczeństwo, nauka i edukacja oraz kultura i tradycje. Warto wspomnieć, że tylko w 2014 roku Fundacja Polska Miedź przeznaczyła na terenie ziemi głogowskiej blisko 2 miliony 300 tysięcy złotych na 59 różnych projektów, w tym oczywiście odbudowy zabytków. Największym beneficjentem chyba jest nasza kolegiata, która rocznie otrzymuje znaczące środki finansowe z fundacji. 20 marca na spotkaniu z władzami komunikacji miejskiej zdecydowaliśmy o uruchomieniu nowej linii komunikacji miejskiej na ulicę Krochmalną i Ostrów Tumski. Linia ruszy 1 września. Jest to jeden z wniosków radnych składanych na sesję. 23 marca uczestniczyłem w Warszawie w spotkaniu, które inaugurowało kolejny cykl szkoleniowy dla samorządów z Ukrainy. Przez 3 pełne dni gościliśmy 2 osoby z zachodniej i centralnej Ukrainy po to, aby odbyli swoisty staż i nauczyli się, jak samorządność wygląda w Polsce, bo jak wiemy, reformy administracyjne na Ukrainie mają być wzorowane na tych, które w Polsce zostały przeprowadzone 25 i 15 lat temu. 23 marca także uczestniczyłem w spotkaniu z wiceministrem kultury w sprawie odbudowy, kontynuacji tematu związanego z odbudową Głogowskiego Teatru. Pan wiceminister Andrzej Wyrobiec zadeklarował pomoc merytoryczną przy przygotowaniach niezbędnych formalności. Jestem także w kontakcie pośrednio z byłym ministrem kultury, panem Bogdanem Zdrojewskim, który deklaruje wsparcie tego projektu. 26 marca Głogów był gospodarzem posiedzenia Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych Izby Gospodarczej i Komunikacji Miejskiej. Współorganizatorem dwudniowego spotkania była nasza komunikacja miejska. Tematem obrad była bezpłatna komunikacja i bilety w telefonach. Ogólnopolskie spotkanie połączone było z obchodami 40-lecia komunikacji w Głogowie i 20-lecia spółki. Tegoż samego dnia uczestniczyliśmy w uroczystości oddania do użytku nowej bazy komunikacji miejskiej. Wszyscy ci goście w liczbie około 150 przybyłych na ten dwudniową konferencję również uczestniczyło w tym otwarciu, mogli przekonać się, jak mamy nowoczesny zakład. 26 marca również uczestniczyłem w rozmowie z dyrektorem generalnym Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Robertem Radoniem, na temat drugiej przeprawy mostowej obwodnicy Głogowa. Dyrektor na tym spotkaniu określił takie plany, harmonogram działań dalszych po przyjęciu dokumentu przez Radę Ministrów, jakby ewentualnie w przyszłości miała wyglądać realizacja najpierw dokumentacji projektowej, a później budowy obwodnicy. Oczywiście jednym z takich narzędzi, które determinuje i Generalną Dyrekcję Ministerstwo Infrastruktury, jest deklaracja samorządów, w tym samorządu miasta Głogowa, o ewentualnym razie potrzeby współfinansowania dokumentacji. 27 marca zastępca prezydenta, pani Bożena Kowalczykowska, odbyła wizytę roboczą w Częstochowie. Tam poznawała rozwiązania dotyczące spraw społecznych, w tym związanych z bezdomnością, rozwiązaniami dotyczącymi asystenta rodziny oraz nowatorskich pomysłów, w jakich to przoduje Częstochowa. Będzie w Głogowie rewizyta, tak abyśmy mogli tymi doświadczeniami się wymienić. 28 marca Głogów odwiedziło Ogólnopolskie Radio RMF FM. Mogliśmy na ogólnopolskiej antenie opowiedzieć i posłuchać o Głogowie i jego atrakcjach. Chciałbym tu serdecznie podziękować mieszkańcom Głogowa, bo tak naprawdę dzięki nim mogliśmy w ten sposób skorzystać z tej bezpłatnej reklamy, gdyż plebiscyt, który został uruchomiony na stronie radia, uzyskał bardzo duże zainteresowanie i akceptację mieszkańców, którzy spowodowali, że właśnie ta rozgłośnia do Głogowa zawitała.
29 marca wspólnie z głogowskimi obiektami usługowymi przygotowaliśmy jarmark świąteczny na targowisku u nas w Starym Mieście. Kilkugodzinna impreza ściągnęła na targowisko setki głogowian i osób przyjaznych. Rozpoczęły się prace nad udziałem Głogowa w ogólnopolskim, ogólnooświatowym projekcie The Young Americans i w maju do Głogowa przyjedzie 50-osobowa grupa uczniów ze Stanów Zjednoczonych. Będzie tanecznie i muzycznie. Amerykańska młodzież prowadzić u nas będzie kilkudniowe warsztaty taneczne. Jako Włochów weźmiemy pierwszy raz udział w tej akcji. Trwają prace i moje i zastępcy prezydenta pana Piotra Poznańskiego nad wytworzeniem w Głogowie Głogowskiego Parku Przemysłowego. Przypomnę, że w Głogowskiej Podstrefie jest pomysł, aby wybudować hale, z których korzystać będą przedsiębiorcy. Spotkania z władzami Gdyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są częste i cykliczne i tak naprawdę już doprowadzają do finału tej sprawy i oczywiście finał Państwu Rady będzie przedstawiony. Trwają prace nad realizacją tegorocznego budżetu obywatelskiego. Na bieżąco prowadzimy spotkanie, rozmowy z wnioskodawcami. Jednocześnie przypominam, że po dzisiejszej uchwale rozpoczynamy procedowanie budżetu na rok, budżetu obywatelskiego na rok 2016. Rozpoczęliśmy prace związane z programem gospodarki niskoemisyjnej. Jeszcze na początku roku podpisaliśmy umowę z firmą z brzegu na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Przypomnę, że koszty opracowania są dosyć spore, jednak finansowane ze środków zewnętrznych, a jest to dokument niezbędny, konieczny wręcz przy ubieganiu się o środki finansowe z Unii Europejskiej na różnego rodzaju zadania, głównie związanych z ekologią, termomodernizacją i transportem. Szybciutko może najważniejsze informacje z prac wydziałów. Wydział Promocji właśnie pracuje nad tematami najbliższych wydarzeń. Otóż w dniu jutrzejszym, wszyscy Państwo na pewno otrzymali zaproszenie, jeszcze raz zapraszam na 70. rocznicę zakończenia walk o Głogów. Następnie 10 kwietnia odbędzie się uroczystość związana z rocznicą zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Trwają prace nad organizacją imprezy gospodarczej pod nazwą Grosz Głogowski oraz zaprezentowaniu mieszkańcom rekonstrukcji historycznej związaną z walkami o Głogów. Inscenizacja odbędzie się 12 kwietnia w rynku Starego Miasta. Już dzisiaj serdecznie zapraszam na te wszystkie uroczystości. Trwają także prace nad organizacją tegorocznych Dni Głogowa. Szczegóły Państwo poznają wkrótce.